20 czerwca wspominany jest Dermot O'Harley, biskup i męczennik. Dermot urodził się w 1530 roku w okręgu Emly w hrabstwie Tipperary w Irlandii. Jego rodzicami byli William O'Harley i Honoria O'Brien. Tworzyli zamożną rodzinę. Po ukończeniu szkoły podstawowej w swoim kraju, Dermot kontynuował naukę na prestiżowym Uniwersytecie w Leuven, gdzie uzyskał stopień doktora prawa i został dziekanem Wydziału Prawa. Po 15 latach przeniósł się do Reims, gdzie uczył przez kolejne 4 lata. W 1570 roku Dermot przeniósł się do Rzymu, gdzie 11 lat później papież Grzegorz XIII wyświęcił go na arcybiskupa Cashel, mimo że wciąż był świeckim człowiekiem. Dlatego 27 listopada Dermot został wyświęcony i otrzymał paliusz. W sierpniu następnego roku zorganizował tajną podróż do Irlandii z Reims. Władze protestanckie jednak dowiedziały się o jego powrocie do kraju, dlatego Dermot był zmuszony ubrać się po cywilnemu, aby nie być rozpoznanym. Najpierw pełnił swoją posługę w Waterford, a następnie w zamku Slane. Później przeniósł się do Carrick-on-Shannon jako gość hrabiego Thomasa Butlera z Ormond, sympatyka katolickiego, mimo iż oficjalnie uważał się za apostatę. Dermot, dowiedziawszy się jednak o kłopotach, jakie spadły na barona Slane za wcześniejsze gościnne przyjęcie biskupa, zdecydował się dobrowolnie oddać w ręce rządowych agentów, którzy przybyli, aby go aresztować. Dermot najpierw był więziony w więzieniach w Kilkenny, a następnie 7 października 1583 roku został przeniesiony do więzienia w Dublinie razem z Margaret Ball. Tam był poddawany różnym torturom, między innymi tak zwanymi butami. Jego stopy były umieszczane w butach z metalu napełnionych olejem, a następnie podgrzewane nad ogniem w nadziei, że biskup ujawni spisek wymyślony przez papieża i Hiszpanię przeciwko Anglii. Biskup jednak wytrzymał to wszystko z bohaterską wytrwałością, nie ulegając namowom sędziów, aby wyrzekł się swojej wiary katolickiej i uznał duchową supremację królowej nad kościołem anglikańskim. Dermot O'Harley został ostatecznie skazany 19 czerwca 1584 roku bez uczestnictwa w regularnym procesie. O świcie następnego dnia został powieszony na przedmieściach Dublina. Papież Jan Paweł II beatyfikował tego chwalebnego męczennika 27 września 1992 roku razem z 16 innymi ofiarami tego samego prześladowania. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Dermota, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.